Hej, dziś witajcie, dziś jest tam doktora. Dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić rozwiązane boki w naszym filmie. Tak, wiem bardzo dobrze, za bardzo przyspomniałem już z Photoshopem. Teraz wam pokażę poradnik do Sony Vegasa. Zresztą trochę statyw. Do Sony Vegasa. I pokażę wam, jak z pomocą filtra jednego zrobić efekt rozwiązanego tła. A więc tak, na samym początku wybrałem sobie zdjęcie, wygląda tak, i kopiłem go dwa razy. Wstrzymałem kontrol i na przykład wciągam w górę dół. Teraz tak, zajmiemy się, naszym głównym obiektem będzie dolne zdjęcie. Teraz tak, wchodzimy w właściwości, czyli properties, jakoś tak. I odłączamy zachowany format zdjęcia. To się po angielsku nazywa, nie pamiętam, to wam się dziś wyświetli. I oznaczamy to. Jak widzicie, rozszerzyło nam to nasz obraz. I teraz wchodzimy, dalej klikamy na to, wchodzimy w efekty wideo. I na przykład ja wam pokażę opcję rozmycie. I rozmycie Gaussa. Przysięgamy na dolny próg, wybieramy sobie, w moim przypadku będzie to na przykład właśnie 2000, jeszcze 0, o, może być takie, może być na przykład, nie wiem, 1000, oj, przepraszam, za dużo, to już było za dużo, 0.1000, myślę, że już by było nawet git. O, myślę, że nawet tak jest też już dobrze. Po prostu sobie to już sobie robicie po prostu do waszych upodobań co do wideo. Tak widzicie, rozmazane jest i to mniej więcej jest tyle poradnika. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zapomnijcie o łapce w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć. Na razie.